W nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Piastów w Jasienicy doszło do pożaru w pomieszczeniach gospodarczych. W akcji brali udział strażacy z Polic oraz strażacy ochotnicy z Trzebieży i Tatyni. Na miejscu pojawili się także funkcjonariusze policji. W wyniku pożaru spłonął sprzęt gospodarczy i ogrodniczy oraz przedmioty codziennego użytku należące do mieszkańców pobliskich budynków, m.in. rowery, zabawki i puszki z farbami. Płonące pomieszczenia udało się ugasić, nim ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie boksy. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.